Cześć karabiningowcy, przyjaciele. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać film z ostatniego wyjazdu i przy okazji poruszyć temat spania na dziko i spania na kempingach. Co to jest spanie na dziko? Jak wielu z nas zapewne wie, słyszy w internecie, że ci śpią na dziko, tamci na dziko, tamci na dziko, ci na kempingu. Otóż słuchajcie, spanie na dziko to jest prosta rzecz. Przyjeżdżamy sobie na parking, gdzieś tam śpimy, ale nie kamperujemy, czyli nie rozkładamy sobie markiz, krzesełek, stolików, nie rozwalamy tego naszego całego zaplecza. I wierzcie mi, że nikt się do Was nie powinien przyczepić. Różnie to bywa za granicą, natomiast na pewno nie w Polsce. Natomiast kamperowanie na dziko jest to po prostu znalezienie sobie miejscówki na jakichś grupach biwakowych, Park Fortnite'ach, czy przypadkowo, gdzie możemy sobie zjechać gdzieś powiedzmy nad jezioro i rozbijamy sobie cały majdan, bo tam wolno. My jeżdżąc przeważnie szukamy miejsc takich, gdzie są wędkarze, gdzie są jeziora, łowiska wędkarskie. Dlaczego? Dlatego, że tam z reguły można coś takiego robić, nikt się do Was nie przyczepi. I w tych miejscach naprawdę znajdziecie ciszę i spokój. Nie szukamy parkingów, chyba że no nie mamy innego wyjścia, albo już jesteśmy zmęczeni podróżą, wtedy tak, owszem, zatrzymujemy się na parkingach, śpimy tam, ale nie rozkładamy całego tego majdanu, czyli nie kamperujemy. Inna sprawa wygląda z ludźmi, którzy jeżdżą na kempingi. Wiadomo, przyjeżdżacie na kemping, robicie stosowne opłaty, śpicie, święty spokój, rozwalacie majdan. I to są te różnice takie, nie? Natomiast za granicą wygląda to różnie, bo w większości krajów nie wolno spać na dziko, czy karawaningować na dziko. Natomiast jest jedno takie niepisane prawo międzynarodowe, które mówi o tym, że kierowca nie czujący się na siłach do dalszej jazdy ma prawo odpocząć, przespać się, jeżeli jest taka konieczność, i nikt Wam wtedy krzywdy nie zrobi. I wielokrotnie żeśmy w ten sposób robili, bądź to w Chorwacji, bądź w innych krajach, że po prostu nie byłem w stanie dalej jechać. Zjechaliśmy na parking, przespaliśmy się i zdarzyło nam się dwa razy, że podjechała do nas policja, grzecznie z nimi porozmawiałem, i po prostu nie robili nam żadnych problemów. Natomiast prosili nas o to, że jak wypoczniemy, pojedziemy dalej, żeby spać jednak na kempingach. Także to są te różnice. A dzisiejszy film, tak jak już wspomniałem, jest z ostatniego wyjazdu, czyli raptem 4 dni wstecz. Dzisiaj żeśmy wrócili wcześniej rano do domu, ponieważ trzeba jeszcze pranie zrobić. Jutro wiadomo, idziemy do pracy, jakieś rachunki popłacić, inne rzeczy. Muszę się trochę ogródkiem zająć. Fajne mieliśmy miejscówki. Też zobaczycie na filmie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapytajcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. A film, czy podróż nasza była szlakiem zamków, pałaców i warowni. Zapraszam do obejrzenia filmu.
Cześć przyjaciele, dzisiaj witam Was z nad jeziora Hańcza w powiecie świętokrzyskim, czy w województwie świętokrzyskim dokładnie. Wybieraliśmy się wczoraj po południu, po pracy z myszą, ale nic wczoraj nie nagrywałem, ponieważ nam się troszkę śpieszyło, żeby się doprowadzić, spakować. W tle piękne jezioro, jest długie, około, nie wiem, ale tak na oko 14 km długości. Sprawdzę to dokładnie na mapach. Tutaj znaleźliśmy super miejsca noclegowe, biwakowe. Można spokojnie sobie przyjechać na noc. Są tylko wędkarze. Co więcej, stąd wyruszamy w kierunku Szydłowa, czyli polskiego Carcassonne. Jest to już drugie miasto o tej nazwie w Polsce, ponieważ pierwsze leży blisko Nysy, blisko nas, w zasadzie półtorej godziny jazdy kamperem. Jest to Paczków, a tutaj Szydłów. Chcemy zobaczyć to miasto. Później prawdopodobnie zjemy obiad i będziemy się zastanawiać, gdzie będziemy jechać dalej. Tak wygląda tutaj to miejsce biwakowe. Niewielki parking. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i tu zakopaliśmy się kamperem, ale dało się wyjechać bez problemu. Naprawdę jest tutaj fajnie. Droga jest z głównej drogi, trzeba zjechać około 1,5 km drogą leśną. Tych dróg tu jest pełno, ponieważ nad wodę dojeżdżają wędkarze. Także ja wszystkim polecam, podam Wam namiary dokładnie. Mysza. Tu pisze, co tu jest. Ja wiem, co tu jest. Chodź. Idziemy boczną furtą zamkową przez mury obronne. Kapujesz? Wchodzimy do Szydłowa boczną bramą tak zwaną, a tu są pozostałości fosy. Widzisz to? Gdzie jest brama krakowska? No pójdziemy do tej bramy krakowskiej. Tu są pozostałości fosy, tu. A tu jest furtka, co złodzieje umieli wchodzić i wychodzić. Lewy most dla króla. A kto zbudował ta wieś? Te miasto. Kazimierz Wielki w XIV wieku. Idziesz zwiedzać, czy tak lotać będziesz? Belekaj. Tu masz mury obronne miasta. Zostało ich 1600 metrów. Tu była baszta. A tu menelesy urządzają imprezy. A tu była baszta kiedyś. I tu jest zachowana architektura miejsko z XIV wieku. Kapujesz? To jest rynek w Szydłowie. Teraz idziemy do synagogi. Tam, o, tam jest synagoga. Jedyno w Polsce synagoga, co była wybudowana w stylu obronnym i ufundowano przez tutejszych Żydów. Też w XVII wieku dokładnie. Tu jest studnia ładna, tak, bardzo ładna studnia. A w studni na pewno pety, puszki. Nie, zamknięto, ale tak jak ja powiedział, puszki, pety, flaszki. Jak to w Polsce, nic nie szanują. Same ciaproki. Nie szanują niczego. Zero kultury.
To nie są królowie Polski. No tam jest Piłsudski. Kaje Piłsudski. Nie ma. To jest Herman. To jest Mikołaj Kopernik. To jest Wisława Szymborsko, taką babcia zrobili. Czesław Miłosz. Piłsudskiego poznałam. No jest Piłsudskiego, po funsach się poznowo. O, nawet Wałęsa, nie? O. Obejrzyjcie, jaki brzydki Wałęsa. Ale chudy. Chudy. Tu jedzie. To jest Raymond, bo po brylach, że go poznał. Binokle, jak nie wiem. To nie wiem, to jest jakiś człowiek pierwotny. Tu są te strachy na wróble. Wiedźma na mietle, widzisz? Z Łysej Góry. Czarownica. A tam jest Kazimierz Wielki, zaroci go pokorza. Potop, czyli Sienkiewicz. Sienkiewicz, dokładnie. Skłodowska Kiri. Poznałem ją po fryzurze. A tu jest Kazik Król. Król Kazik Wielki. A tu jest jego żona Kazikowa, dokładnie. No, Kazik i Kazikowa. Ostera, dokładnie. No, Kazikowa. Dzień dobry. Można zwiedzać. My samą tylko. No, bo my jedziemy dalej i nas właśnie interesowała ta synagoga. Ale w zasadzie chyba 10 zł. Tak, bo będę miała. Tylko 10 zł. Nie, mam jeszcze 10. O. Dobrze. Dziękujemy bardzo. O, już mi się podoba. No to jesteśmy w synagodze żydowskiej. No się zachowało w oryginalne. No, oryginalne, co? Freski. Freski. Macewy. Ciekawe, czy tu mają w ogóle te uroczystości. Tu są macewy z grobów żydowskich. Po hebrajsku pisane. Poczytałabyś to? Ale w życiu, jak to za litery są tu. Wrota przeszłości, płaskorzeźby. A to jest? Talit. Tak jest. Cicit ma prawo. Kazikowa, tak jest. Żona Kazika. Wójt Szydłowa, średniowieczny. Nie wuj, no wójt. I nazywał się artgreco.pl. Artgreco.pl. www. Na imię miał artgreco, a na nazwisko www.pl. I prowadził gospoda rycersko, o. I tu upijał wojów Kazika i Kazikowej. Ale tu fajnie echo niesie.
A Mysza, widziałaś już średniowieczny lewiatan? W średniowieczu już był lewiatan. I Atut Market był w średniowieczu. O, wszyscy witają w królewskim Szydłowie. To nie jest ruina, tylko to jest ratusz. Starodawny. Postkomunistyczny. Nie widzisz po schodach postkomuna głęboko. No bar tam był, no. I wszędzie akacjowe kwiaty. Mysza, a ty kaj idziesz? Idziemy bramę krakowską obejrzeć, nie? To jest jedyną zachowaną z trzech bram. Brama krakowską, a była jeszcze opatowską i jakoś tam jeszcze. Nie pamiętam jaką. Ale domki tu są fajne. Nie średniowieczne, ale fajne. Szydłowa. Panorama miasta macie Państwo, tutaj z lotu ptaka. O. No myśmy już to widzieli na Google'ach, nie? Proszę? Na Google'ach żeśmy widzieli już. Tak, no. Tutaj zasłużenie królowie na miasta. Na pewno Kazik. No, Kazik to jest. I Kazikowa. No, to są właśnie obrazy różne. No i tutaj jest dalej jakby przekrój. Tam są prezydenci wszyscy, zasłużeni ludzie, wójtowie. No i to jest przekrój mojej wieloletniej działalności na rzecz miasteczka z różnych wydarzeń, z różnych... To już pan nie jest wójtem? Nie jestem, bo się stało, że nie jestem. Zabytki wygrały, ja się cieszę, a mieszkańcy te zabytki to zdali mi trochę po uszach, bo klęska rodzaju była w sadownictwie. A wysiłek sprzedaży przedpórnia nie zrobiona przez 16 lat, że byłem wójtem. No tutaj Krzyszkowiak, mistrz olimpijski w biegach, honorowy obywatel gminy profesor Zemla, wybitny polski żeglarz powstańców śląskich w Katowicach Zabłockich, robił sesję naukową, robił też wiceprezesem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, siedzi pod Chowałem. Za żydowskie tematy też tam wyróżnią, trudne tematy, ucztę, Jerzynkę robiłem przy długim zamku. Burmistrz Kowala, szef Stowarzyszenia Jan Zabicki też z Kowala Kowala. Pomysłodawcą jestem najstarszych biegów sylwestrowych w Polsce. 40 w grudniu były. 40 polskiego Carcassonne jestem pomysłodawcą. Turnieju rycerskiego jestem pomysłodawcą. O, super. I Święta Śliwki jestem pomysłodawcą. No to także super, to dorobek wielki. No jest, no, to jest tylko cząsteczka. No, tutaj jest z 83 roku artykuł w gazecie o 13 latach mojej działalności na rzecz miasteczka. O, już 70 rok. Wtedy w LZS-ach zacząłem, ale zdjęcie jest z 83. Aha. Artykuł też z 83. Aha. No, także, o tutaj kabaretowe wakacje z duchami. Kazimierz Dejna wygrał, wylosował ten puchar. Także, no tutaj burmistrz Lamciano, burmistrz Wyszehradu. Tam Gliński, różnie, ale ja mówię, nie należę do żadnej partii politycznej. No. Tu mam z dwoma prezydentami, tu mam od Komorowskiego też odznaczenie. 45-lecie, 50-lecie mi już dali w ubiegłym roku, LZS-y mi damy na 50-lecie. Tu mam też statuetkę od marszałka, pierwszy z wójtów burmistrzów dostałem statuetkę w dziedzinie kultury promocji. O. Szefem Solidarności Gminnej byłem w 80-lecie. Panu się nie nudziło? No całe życie poświęciłem to, Haćko. Szydłowowi. Tak, dla miasteczka. Też w Sukiennicach Jan Nowak-Jeziorański, profesor Col. Po dwóch latach działalności towarzystwo było wyróżnione. Z 300 organizacji 20 było wyróżnionych. Wśród nich Towarzystwo Przyjaciół Zbigniewa Szydłowskiego. Do Kazimierza pojechałem pierwszy raz do Torbickiej. Się śmiałem, że przyjechałem na rowerze i opowiadałem specjalnie w 2005 roku na 50. Aha. Wtedy. No, także. A tutaj też takie troszeczkę różne, bardziej tam troszeczkę tych wyróżnień no. I tak dalej.
Także. Fajnie. Można sobie obejrzeć jakiś folderek, może się sprzyda. My musimy iść najpierw jeszcze do samochodu po pieniądze. Nie, bośmy sobie nie wzięli ze sobą. Bo jeszcze pozamykane wszystko, nie? I tak, że mi mówili, potem po obiedzie przyjdziemy. A... Mówię, że jestem od tego, żeby namawiać. No. Także. My też czekamy, aż pootwierają i tak musimy się wrócić po pieniądze, nie? No, ze Śląska żeśmy przyjechali. 100 sponsorów było na turnieju rycerskim w 2018 roku. Z jakiego miasta? A to duży turniej. Rudy koło Raciborza. No to nie wiem, czy to no, Rybnik, za Katowicami tam będzie z 30 km. To Wójtowie, różni tam zasłużeni ludzie dla gminy. Także. No i fajny dorobek. O, może się wpisać. A powiem, będziemy wracać z auta, to się tu wejdzie, to jakieś pamiątki kupimy. Widokówki. Nic się nie dzieje. Proszę bardzo. Od 7 lipca ubiegłego roku otworzyłem tę izbę. Tu można się zapisać. Niech pani sobie siądzie. Dzisiaj jest 10? Mhm. Dzisiaj 11. 11 już. Niech pan zobaczy, co kupiłem w 10 roku od pani Zosiąska. Kupiłem tutaj 6x5 metrów taką plitkę. No. O, tyle. I z tyłu 5 metrów, a tu 6 metrów. Myślałem, że to będę remontował. Mhm. A konserwator mówi, panie wójcie, co pan ma w głowie? No ale jak dostałem trzecią kadencję, to miałem trochę zbieranych pieniędzy na koncie. Już poszedłem na projekt i robiłem po to nowy budynek. Nie dało się tego remontować. Mm-hmm. To tu ja jestem. Ja pan. Ale to rzeczywiście ruina straszna. No. No ale teraz to jest fajne już. Mm. Jeszcze mam u góry obrazów 20 parę. Jeszcze tam tylko, żeby troszeczkę bałagan jest u góry. Muszę przez pojęcie zrobić i tam górę też, jak będzie kto zainteresowany obrazem, to będę też pokazywał górę. Także myślałem, że będę w środku 6x5, to jeszcze będę z cegłą ścianki i tu jak będę kiedy na emeryturze czy gdzie, to zrobię tutaj izbę taką wójta. Takie miałem wtedy. No. W trzecią kadencję zostałem, kupiłem najpierw działkę, no to później w 2013 roku projekt zacząłem robić już na całość po prostu. I u góry jest jedno pomieszczenie. No i super. Po prostu północna ściana jest wysoka. Pewnie, coś trzeba robić z pieniędzmi, ze wszystkim, nie? Pan pieniądze to zdrowie, najważniejsze, wie pan. No, a jak się coś robi z pasją? W 60 roku moje kamieniołomie, ojca mojego za kamienie przycisnęły tam dwa. O kurczę. Także i w domu dziecka byłem wychowany. I po przegranych wyborach i zaliczyłem. Raz leczyłem się psychiatrycznie, a we wrześniu w zeszłym roku, w październiku 16 dni jeszcze psychiatryka zaliczył, tak się załamałem, wie pan, bo miałem najlepszą czwartą kadencję. I kurde, dostałem strzały, jak to się mówi. No każdy ma różne sprawy. No wiadomo, nie? Ale człowiek całe życie dla tego miasta, no jak to się poświęcił, serce, no i potem serce boli, nie? No, a teraz przyjechuję na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, bo mamy walne przyszłe niedzielę, bo jestem prezesem Towarzystwa też Przyjaciół. I tak jak mówię, że jestem wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Także jak macie tam w Katowicach pomnik, to właśnie autor z Zabłockim Przerwierzem zrobili ten pomnik, powstał książki, projekt zrobili. Aha. No super. Także zamęczyłem, zagadałem. Nie, tak? Spokojnie, myśmy przyjechali zwiedzać, dowiedzieć się czegoś o historii. Macie Janusz Gajos tutaj w ubiegłym roku też mnie zapraszają. Na festiwal filmowy. No to jechać, nie zastanawiać się. A był pan już? W tym roku to będzie on. Ale aha. To znacie tą dziewczynę chyba, nie? Mhm, Togbicka. No ja mam 11 spotkań z nią. To jest 10 spotkanie tam. Nasza Ślązaczka. No to Grażynka Togbicka. No. Także. Z Bytomia. To nawet z 30 ulicznych biegów sylwestrowych, żeśmy wtedy wydali folderek. Także. Widzi pan, wpadłem jak w São Paulo, ja byłem pomysłodawcą, tam Czyński. No super. Pan byłem w gazecie, bo w 7, a w 8. A. W wojsku, że myślał o tym, żeby Osman 5 razy wygrał Giczą z Ukrainy, 3 razy Tatiana Hołowczenko, mistrzyni Europy. To ze 20 paru olimpijczyków u nas na biegach sylwestrowych startowało. Także. No super. No. Super. No, jeszcze było, ale sponsorów zawsze
Chuje było. Gmina to dawała tylko 10-15% środków. No tak to zawsze jest, tak nie? Tak jak tam było 100 tysięcy na to, no. A gmina dała 10 tysięcy. No to tak zawsze jest, nie? Dobra, to my jeszcze tu przyjdziemy do pana. Ja zachęcam. Jak będziemy wracać i... Możecie sobie właśnie tam ulotkę dać, bo ulotkę dam. Tak. Możecie sobie tam na środku rynku, też tam są ślicza w czekoladzie, tam są winka, tam jest śliwowica. No różne akcesoria takie są właśnie w tym na środku rynku, tam od strony kościoła. No, fajnie. To na razie dziękujemy i wrócimy tu do pana. Fajnie się rozmawiało, dziękujemy. Trzymaj to. Tak. No i to co, koleżanko? Skakujesz? No jasne. Teraz będziemy wchodzić na bramę krakowską. A fajnie, bo nie ma ludzi jeszcze rano. No ale to jest taki tylko kawałek. No to jest brama, no Aga. I widoki. Tu widok jest. Tu jest na ulica brzydki, beznadziejny. No ale widzisz z bliska, jakie kraty były wielkie. No, to było wielkie. I tu były dwie, nie? Tu była jedna brama zamykana metalowo, a tu były takie wielkie kraty. To w średniowieczu, żeby rozwalić, to trzeba było mieć dużo siły. Idź powoli, Aga, bo to jest strome. Wyobrażasz sobie, jak oni tu wlatywali z łukami? Łokietek. A teraz wejdziemy na mury obronne i zobaczymy, jak to z góry wygląda. Pani Mysza, idziesz pani na te mury obronne, czy pani nie idziesz? Idę. I co powiesz na temat murów? Nie ma czego? Wykuszy łupinkowych. Nie ma. A w Paczkowie są? Czemu nie ma? No bo tu... mam zęby tutaj. A w Paczkowie nie było zębów. Te zęby i stąd strzelali. Te zęby mają i stąd strzelali, a? A tam też coś jest jakieś. Widzisz tam? No. I tu widzisz, tu jest jedno taki plac. Na tle szkoły widzisz, i to jest cały zamek, nawet dachu nie ma. Mi się wydaje, że to jest, Aga, wiesz, szkoda kasy.
to lepiej pojechać do Krzysztoporu. Tu belki były, tu ten zamek chyba jeszcze tu był cały, bo tu widzę, belki były stropowe. No, a tu w środku widzisz, że tu nie ma nic. Czy dach zrobili, nie? Ale to już jest zrekonstruowany, nie? Widzisz na telefonie? A. No. Czy chcesz sobie wleźć na okno? Nie, telefonem pokaż. No, zamek królewski nieciekawy, plac nieciekawy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, produkty regionalne, widzisz wszystko. Miód rzepakowy, śliwki. Śliwka w czekoladzie, można się poczęstować. O. Proszę bardzo. Masz specjał lokalny. Dziękuję. A to tu jest wytwarzane? Tak, tu mamy prosadzona ponad 2000 hektarów sadów. O kurczę. No, śliwkowych 80%. No weź jedne takie śliwki. Albo powidła wolisz. Śliwkowe. Mogę spróbować, mogę poczęstować likierem, śliwowicą. Znaczy my tak antyalkoholowo. To powidełka proponuję spróbować też bardzo no. Dobre. Spróbuj. To? W czekoladzie z pomarańczą. I se kupisz. Śliwka z czekoladą. Śliwka, no, bo ty lubisz. Mm-mm. No weź se słoiczek. A soki jeszcze są, Aga. Patrz, z porzeczek. Tak, przeciery są. Rokitnik bardzo dobry. Porzeczek. O, z rokitnika to, co nam w tym gadali na bunkrach. Weź se to z tego rokitnika. To jest zdrowe, witamina C, nie? Bardzo dużo. Ale że co, że sok? Tak? Sok z rokitnika, to jest super. Weź se. To jest bez cukru, bez niczego. No. Można to zobaczyć. W jakiej on jest cenie? 19 zł. Weź se, Aga, jeden. No, najwyższa zawartość witaminy C. 7 no. razy więcej niż cytryna. To jest to, co nam na bunkrach powiedzieli. Weź se. Tak to można? To jest zdrowsze jak powidła. A tutaj rośnie w ogóle rokitnik u was? Tak, w pobliżu Buzka Zdroju. Aha. Sanatoria. No, no, no. To taka roślina, trudna do zbioru. No jest ciężko. To jest taki mały fiolet. Tak, tak. W takich dereniach. A niektórzy to mrożą też, nie? W zamrażalkach. Tak, tak. I do herbaty później dodają, nie? Owoce. Tak. O. Tak, można to dodawać do herbaty. Można sam z wodą mineralną pić. Mhm. Bo to jest strasznie takie kwaśnawe, nie? Tak, takie kwaskowe, ale... Ale fajne. No myśmy się o tym dowiedzieli w Międzyrzeckim rejonie umocnionym. Taki no. przewodnik nam, starszy pan, taki nauczyciel właśnie opowiadał o tym bardzo rokitniku, dobrze, nie? Taka buteleczka, wie pan, jak wzmocni organizm, nawet w ciągu tygodnia powiedzmy. O kurczę. Bardzo dobre wzmocnienie. No a w dzisiejszych czasach to potrzebne, tak. nie? Tak, no. O, tak. A my z daleka żeśmy przyjechali ze Śląska. No, ze Śląska. No. Spod Czech, prawie Czechy. Tak? No i tak 4 dni tak jeździmy. Znaczy tu na razie na parkingu, a spaliśmy nad jeziorem, nie? Bo my kamperem jeździmy. No. Teraz chcemy ten zamek Krzysztopór zobaczyć. No i później, nie wiem, w kierunku Kielc na pewno. No. Taki jest plan. No i w niedzielę powrót. Chęciny? Chęciny koniecznie. A to już jest chyba, Chęciny to jest... Koło Kielc. A, faktycznie, faktycznie. A tu był Chmielnik. A tu był Chmielnik. Chmielnik, synagoga piękna. No, też żeśmy już byli wczoraj. Także bardzo fajne tutaj są. No są fajne. My tak właśnie po zabytkach jeździmy, nie? Bo tak interesujemy się dosyć historią. A w Koleżankach byliście? Nie. Piękny pałac. Po drodze jak na Krzysztopór się jedzie, nie? Można jechać tamtędy, tak. No, bo my tak będziemy właśnie jechać i tam po drodze chcemy też ten pałac zobaczyć. O, no super, kurczę, dziękujemy za te informacje wszystkie. To jest
Bliziutko. Mhm. Super. No, a tu żeśmy trafili, bo znowu burmistrz były nas tu skierował, nie? Czy wójt, o, no. Też żeśmy tam weszli do niego. Fajny facet, taki przyjemny. No, a szkoda, że go nie wybrali, nie tak widać załamany. Nie, on odnajdzie się. Pewnie, ma tam swoje hobby, nie? I super, serdecznie jeszcze raz dziękujemy i dużo zdrowia. Do widzenia. To jest Aga. No i będziemy teraz wchodzić do kościoła w Szydłowie. Zobaczymy, jak wygląda tu kościół i otoczenie. Skończyła się msza. O, i po piersie świętego Płotka. Metalowa brama. Drzwi metalowe, oryginalne prawdopodobnie, bo to tak w średniowieczu robili. O, ołtarze na Boże Ciało. Chyba procesji nie było, nie wiem. Może tylko dookoła kościoła. A nie wiadomo. No był. No druga. Jakie owadziory? Ja też nie wiem. A to są, przecież to są te, co u nas latają. No ale co to są? Żuki jakieś, owadziory, kopulują. A tu są mury nieodrestaurowane, widzisz? A te okienko, nie? To do dowódcy, wiesz? On obserwował, co się dzieje na przedpolach, żeby z łuków prali do tamtych Tatarów.